Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, nowa seria, nowa gra, premiera była wczoraj, 18 listopada, czyli Far Cry 4. Far Cry 3 oczywiście też grałem, nie było tego jednak na kanale. Przyznam szczerze, jest dreszczyk emocji, jest mały dreszczyk emocji. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o trójeczkę, przysporzyła dużo radości, dużo fajnych wrażeń. W przypadku czwórki spodziewam się czegoś więcej ze względu na to, co pokazywały zwiastuny, czyli wręcz chorą rozgrywkę, ale zobaczymy, czy tak naprawdę jest. Nowa gra, myślę, że poziom łatwy ze względu na to, że jednak nagrywam. I teraz tak, mamy właśnie tryb online lub offline, czyli tryb współpracy lub kampania pojedynczego gracza, ale samodzielna. Myślę, że zaczniemy od offline. Ale to też daje mi perspektywę na przyszłość, pewien pomysł, że można by tak nagrywać wspólnie, tak? Czy to z kimś, czy to powiedzmy z losowo wybranymi osobami. Na razie zaczniemy od trybu offline. I jeszcze nic nie widziałam, jeszcze nie uruchamiałam gry, także nie wiem, jak będzie działała, nie wiem, jak będzie z płynnością, z jakością i tak dalej. Tam dostosowałem sobie już opcje, detale. Więc prawdopodobnie ten odcinek może być na niższych detalach, a następny może się okazać, że będzie już troszeczkę będzie miał poprawione detale, jakość i tak dalej. Nie chciałem sobie psuć niespodzianki, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało właśnie na nagraniu. Okej, okay. Zaczyna się od historii, jak zawsze zresztą. Mr. Gale, this is Chad Peterson from the U.S. Embassy here in Patna. I'm calling you pursuant to the application for a tourist visa for India with further travel to Karat. We can only accept your status as a U.S. citizen as we have no records regarding your Karate citizenship. Może nie Bieszczady, w Bieszczadach nie było, niestety. Myślę, że ten fragment wszyscy znają, między innymi z zapowiedzi. Jeżeli chodzi o jakość detali, póki co są to detale na poziomie średnie. I cały czas obserwuję ilość klatek na sekundę, bo wiem, że na przykład w przypadku, no niestety, Assassin's Creed Unity nagrywanie nie... niestety nie było możliwe. No sorry. Ale tutaj widzę, że na razie jest ok. Z drugiej jednak strony to prawdopodobnie jest tylko filmik. Jakim cudem on nie trafił we mnie? Moja fryzura, mój rok jest nieaktualny już. Teraz jest nowa moda, jak widzicie. Muszę przefarbować włosy. I distinctly remember saying, stop the bus.
Yes, stop the bus. Not shoot the bus. I'm very particular with my words. Stop. Shoot. Jest wkurzony. Stop. Bo kazał zatrzymać autobus, a nie strzelać do autobusu. Do those words sound same? That it got out of control? I'm sorry, I didn't hear you. What'd you say? It got out of control. Not out of control. Hate when things get out of control. Oh! One fucking job, you couldn't fucking do that! Okej. Okay. And I got blood on my fucking shoes. At least there's a silver lining. You didn't completely fuck it up. Get up, boy. I recognize that those eyes anywhere. I'm so sorry about this. This was supposed to be... Well, not this. We have a party waiting for you, but I don't think I know your name. Who is this? Hmm? Is this your plus one? Strong silent type. I like it. I am terribly embarrassed about all this. This was supposed to be very simple, but you know, if you give food to monkeys, they just blow their shit at each other. No to ładnie. Could you hold this? But just a moment, I want to get a little picture right into the camera. There we are. Smile. Awesome. Mogę wrzucić na Facebooka? This will soon be behind us. We'll be off on a grand adventure. Because I have cleared my calendar for you. Chyba nie wrzucę tego na Facebooka. Okej. Dobra, nie wnikajmy. Fajne rozpoczęcie. I co teraz? Pewnie się gdzieś obudzimy. I must say, Paul, your little corner of Kirati is rather beautiful. I expected more. Ewidentnie mamy coś na głowie, czyli prawdopodobnie ten worek. Knowing you somewhere around here is a dark place where the secrets flow like the blood. That wry smile betrays you again, Diploon. Well, go on, take the bloody bag off his head. Again. Terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start. Introductions. RJ Gale, our guest of honor. Paul, our very gracious host. The little monkey, whose name I still don't know. And I host Pagan Men. Okay. You really don't remember me, do you? Your mother no, nie pamiętam, czy naprawdę. Spoke of me, never mentioned me. We'll change all that. Paul, I need cash. How much do you need? All of it. Thank you. Here we go. Hmm? All right. This with a smile. That's you. That's me. Well, I'm not so sure anymore. Now, your mother. Your mother, on the other hand, she understood me. Przypomina na to, że nasza matka zmarła. I przyjechaliśmy z jej prochami. O fuj, ja pierniczę. Ostro. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women, they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men, on the other hand, no, men only really love you in hindsight. Too much distance has built up. So, when your mother decided to flee to the United States with you on her hip, I couldn't help but blame myself. Then I realized, it's not me, no. It was the fucking golden path. Those fucking tourists, they ruin everything. Like dinner. Did no one ever teach you that it's rude to text at the table? But
Embassy yet. Really, guys, we're not checking for these anymore? Ah, I'm with R.J. Gale. You'll love this part. Help. A text for help. You don't text for help, you cry for help. So come on, you're gonna cry for help. You're gonna do something, you're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help? Oh, pathetic. No, cry for help. Help! You mean it, boy. Help! From your diaphragm! Help! Help! Shh, 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 shh. Now we listen. Okay. Jest to psychol i prawdopodobnie nie chcę z nim wchodzić w żadne związki, a chociaż... Nie wiem. Find out what he knows. Terrorists, right? Now, please, stay right here. Enjoy the crab rangoon. Don't move. I'll be right back. Yuma, we need to talk. No nie. Okej, okay, okej, okay, czekajcie. I co? Czekamy na niego? No co za koleś? Uciekaj. Zbadaj posiadłość tego kolesia. O, ja muszę chyba zmniejszyć... Muszę zmniejszyć chyba jeszcze ilość detali. Albo po prostu... Chociaż nie jest aż tak źle. Mam w okolicach 50-60 klatek, ale strasznie tutaj... Dziwne sterowanie jest, to mi się nie podoba. Nadat armii królewskiej wzrost aktywność Złotego Szlaku. W ostatnim czasie odnotowano wzrost aktywności Złotego Szlaku w okolicach Banapuru. W odpowiedzi transport broni, zaopatrzenia, bla 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 bla. Załaś najwyższy stopień czujności, okej. Okay. Pisane zdjęcia. Ileś tam. Czegoś tam. To jest chyba gotówka, ale. Nie mam żadnego pojęcia, w jakich to jest. Jaka to jest waluta. Tutaj nic nie ma. Okej, ja sobie zmniejszę, ale to później. Ilość. Tam komuś coś robią brzydkiego. A tutaj będę to czytać? Nie wiem. Jeszcze czekajcie, może przeczytam faktycznie. Jakiś bilet. Dobra. Ja nie wiem, czy tam schodzić. Myślę, że może wyskoczymy przez okno. Z drugiej strony tam jest mnóstwo straży na pewno. Nie lubię czytać, ale tutaj widzę, że narzucają. No, dobra. Tam jakaś małpka chodzi. Okej, okay, no nie jest źle. O, coś tu jeszcze mamy. Audiobook. I kolejna kasa. Okej, możemy kucać. Podejrzewam, że teraz pozabijamy parę osób. O, oh fuck, dobra, czekajcie. Czy możemy mu jakoś pomóc? Chyba nie. Nie przejdę tam. Spróbujmy tędy. Ja wiedziałam, że w pysk dostanę. O. Nie jest tak źle. Złoty szlak. You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Darpan would understand. Now stay close. Okay, czyli ktoś mnie chce wydostać. To sympatycznie. Shit, they know we're here. The door, quickly! Może daj mi spluwę, co?
Już nie wiem, że strzelałem. No dobra. Shiftem? To chyba teraz filmik. Albo i nie. Czyli na shifcie biegniemy. Karabin tam leżał. Puck. Nie podniosłem. Dobra, jedź, naciś, chłopie. Ja pierdzielę, słoń. Co? Dobra, można i tak. Probably not. Okej. On your right. Shoot them. Fucking hell. Puck. Watch out. Nie dam się. Jak zestrzelić? Dobra. Dużo strzelaniny. Co, z przodu? O! O! Come on! Chyba nie przeżyliśmy tego, co? Game over? Czy jednak przeżyliśmy? Jak to będzie? Czy tak miało być? Chyba tak miało być. Uff, na szczęście. Czyli tak naprawdę znowu znajdziemy się w dżungli sami. Znaczy, może nie tyle dżungli, ale... Znowu jakiś dziki teren. Osoba, która nas miała uratować, niestety chyba nie żyje. Jest telefonik. Chyba satelitarny. O, nóż. Head to the tower. Okay. Okay. Nie wiem, jak to przeżyliśmy. Nie mieliśmy zapiętych pasów. Bez jaj. Naprawdę, tutaj tego nikt nie mógł przeżyć. Gdzie ja miś? Co? Dotrzyj do dzwonnicy. O, podstawy działania dyskantni. Skarnik wykrycia zapełnia się, gdy wrogowie cię zauważą, gdy jest pełny miga. Zostałeś wykryty. Naciśnij T, aby rzucić kamień i odwrócić uwagę przeciwników. Naciśnij C, aby przykucnąć, być mniej widocznym, cichszy podczas poruszania się. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Tu już niestety jest otwarty sandboxowy świat. Fajna sprawa. Ale niestety... Więc to też daje dużo możliwości. Z każdej strony może wyskoczyć przeciwnik. Tu nie ma liniowej fabuły. Jest zbliżenie jakieś? Nie ma. I czekajcie, co ja teraz mam zrobić. To jest jakieś przejście, czy nie? Co to jest? Po co się tu wspinam? Czy ja mogę chodzić po drzewach, czy jak? Nie, chyba nie. Oni poszli tam. Tu jest jakiś koleś jeszcze. A ja mam przejść tamtędy. Holender, jasno. Chłopie, on nie zauważył mnie. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Okej, tu mamy przejście. Nie, nie muszę. Po co mam rzucać kamieniem? Aha, muszę. Fuck! Ja myślałem, że to będzie jakoś inaczej. Holender, jasne. Tu jest karabin, nie?
Jak to ponieść? No oczywiście, element skradankowy. I oczywiście... Jak zawsze, jak jest skradanka, nie zawsze daje ciała. Przeładuj, przeładuj. A nie mogę biec przeładowywać. Słuchajcie, weźmiemy tutaj. Okej, okay, nie ma mnie. Nie widzą. Lecimy. Co to jest? Poprawić zwierzę? A, no coś takiego było już w poprzedniej części. Przynęta, aby zrobić przynętę, trzymaj. Ja w celu. Otwórz menu, bla bla bla. Okej, okay, dobra. W trzeciej części już też to było, więc coś tam. Coś tam wiem. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie oni są teraz. To jest ten ból. Mogę rzucić przynętę. Przynęta. Rzucimy przynętę? Chyba nie. To był kamień. Czekajcie. Dobra, mniejsza z tym. Można zwabić zwierzęta dzikie, żeby one zżarły tych ludzików. O, lender, jasna. Dobra, nie wiem, muszę to ogarnąć jeszcze. Bo niestety nie widzę. Tu jest jeden. Ale nie widzę, jakby to zrobić z tymi drapieżnikami, żeby coś ich zjadło, jakiś tygrys, nie wiem, cokolwiek. Przynęta. A, czekajcie, tu pisało coś chyba. Na E? No. Na G? Nie mam granatów, nie? Nie, niestety. Dobra, trudno. Lecą! Grenade? Oż ty. Po co jakaś przynęta, mam karabin? Pozbieramy amunicję, bo nie wiem jak tam z amunicją to będzie. Podejrzewam, że może być słabo na początku. Okej, okay. Tam chyba skrzynek nie ma. Bardzo fajna grafika. Pomimo tego, że to jest na detalach średnich. Nie wiem, chyba nie wiem, czy będę zmniejszał, czy nie. Chyba nie muszę. Jest w miarę płynnie. Czekajcie, co to jest? To jest jakaś przynęta chyba. O nie, coś tu jest jeszcze w środku. Okej. Okay. Mamy kamizelkę. Nie wiem, co to jest. Noże do rzucania. Świetnie. Aha. Rzucamy środkowym przyciskiem myszy. Czyli tak naprawdę mógłbym rzucić przynętę środkowym przyciskiem. No dobra. Aparat. Naciśnij Y, aby schować bądź wyjąć. Wycelić zbliż. Aparat będzie oznaczać wrogów i śledzić ich pozycję nawet przez ściany. A, słuchajcie, to nie jest chyba aparat, co? Hmm.
Jeszcze raz, muszę zobaczyć, przepraszam was bardzo, ale muszę zobaczyć sobie tutaj myszy klawiatura. Modyfikacje sterowania. Rzut leczenie, control, interakcja E. Menu mikstur. O, to ciekawe może być, granat. Przynęta pod ósemką. Narzędzie naprawcze Z. Sporo tego. Narzędzie naprawcze, no jasne, to jest akurat narzędzie naprawcze, uważaj. Tam mamy jakiegoś dzikiego zwierza. Dobra. Jak miło, że mogę się poruszać. Dobra, w takim razie zbliżamy się do wroga. Menu mikstur to jest to. No tu nic nie ma, no także niestety. I teraz jak mam ich zabić? No za dużo ich tu jest. Mógłbym właściwie tego kota wypuścić. Ktoś mnie tam przyuważył. Bardzo mocno przypomina mi to rzeczywiście trójkę. Tylko nie wiem, czy wypuścić tego kota. Powiem szczerze, boję się, że mnie też zeżre. Dlatego zrobimy taką akcję. Fuck, wypuścimy go. Shit. O fuck. Tam biega kot. Dziki kotek. Jak on się tam spiął? Ucieka. Okej. Czekajcie. Tu nie ma nowej broni? Nie ma. Okej. Czyli teraz tak, musimy się wspinać wyżej. Dalej. Tu jest ten kociak. Więc pójdziemy może tędy. Też jest przejście. Tam będzie sobie grasował. Myślę, że nie mam nic przeciwko temu. Coraz bliżej. Mamy dojść tam. I okazuje się, że nie przejdziemy. Czy ja mogę skoczyć? Tak, mogę. Nie było żadnej podpowiedzi, ale tego można było się domyślić. Jezus Maria, co to jest? Jakieś dzikie zwierzęta. Cześć. Okej, nie jest źle. Na razie mnie nic nie atakuje. O! Przesuń się. Aby przeskoczyć. No teraz dajcie mi informację, że mogę to przeskoczyć. I chyba tak zrobię. Mogę iść albo tędy, albo mogę iść tędy. Ja chyba sobie przeskoczę. Najprostsza droga. Troszkę jak Crysis. Tylko, że tutaj jednak nie mamy supermocy. He? Ale że co, że mam... No, w twarz mi rzuć, dzięki, naprawdę. Okej. Wejście, zejście. A, tutaj myszką.
son of Mohan. I'm amazed you made it all the way here on your own. Sabal is waiting for you in the tower. No, flaszki masz tutaj. Czekała na mnie dość długo, na to wygląda. Ja idę wyżej, do dzwonnicy. Przebiegniemy się, myślę. Tak teraz patrzę na te widoki. Cholera jasna. Bardzo chętnie bym był tam w rzeczywistości. Chociaż... Może nie... nie pod panowaniem tego... dziwnego, biegłego Irokeza. Bo koleś jest stuknięty. Okej, spokojnie. Mamy tutaj jakieś wejście. Tu mamy karabin. Co, maksimum? Tylko 90 sztuk amunicji mogę wziąć? To jest bardzo mało. Especially for the Golden Bar. Are those army guys still looking for me? Pagan men will stop at nothing to get you back. Damn. Some of Pagan's men managed to track us. They'll be here any second. We're in for a fight. No wyżej. Here they come. Hold your ground. Oh fuck. Przeładuj, przeładuj. Co jest? Skąd tu nie strzelają? A, tutaj. Patrzcie, jeszcze chyba leżał. Skąd? No skąd? A, tam. Fuck, jest ich więcej teraz. Nie. Ja tego nie przeżyję. Dobra, jakoś daliśmy radę. Idą stamtąd. Co? O fuck. O fuck. Musiałem się schować. Ja pierniczę. Tak to jest, jak się strzela w górach. Zrobiliśmy hałasu i nas zmiotło. I pytanie, czy miałem gdzieś się schować, czy rzeczywiście przeżyliśmy to. Okej. Chyba jakoś nam to uszło. Ktoś nas odkopał, czy myśmy się odkopali? To zasadnicze pytanie. Tough man to kill, brother. That's a good thing, right? U nas teraz jest chłodno, zimno, a ja się cieplej ubieram niż oni, będąc w Himalajach. Dziwne troszeczkę. Okej, to jest koniec prologu. Dzięki wam za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa. How did you know to find me? He saw Pagan's chopper nearby. He's never down this far south, and I wanted to know why. Lucky for you, we were in the area when we got Darpan's text. Well, we're here. Welcome to Banupur, home of the Golden Path. Who's this? Where's Darpan? He didn't make it. This is Ajay Gale, Mohan's son. Let me understand. Darpan's dead? Hmm? And you brought me this? I'm not involved in whatever this is. I'm just looking for Lakshmana. We're in the middle of a fucking war. We don't have time for tourists. What was I supposed to do? Just leave him there? I'm sorry, brother. Amita's a little touchy. I'll talk to her.
As for Lakshmana, it sounds like it could be a temple or shrine. But if that's the case, it's in the north. The north is enemy territory, and we can't get you there, not yet. Go and clear your head. Come find me when you're ready.